Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejne nagranie na moim kanale, w którym chciałbym pokazać, zaprezentować moje najwyższe zwycięstwo na Czeskomie. Można powiedzieć tutaj, cytując piosankę, takie chwile nie zdarzają się zbyt często. Także w myśl mojej takiej zasady, jak zdobywać ranking na Czeskomie, mam ustawione, że no, staram się mieć taką możliwość zagrania z jak najlepszymi zawodnikami, ograniczając. Sobie jednocześnie grę ze słabszymi zawodnikami. Także mam ustawione, że jeżeli mam ranking 2,500, no to gram z zawodnikami maksymalnie najniżej 2,450. A jeżeli trafię na zawodnika 2,800, no to będę się oczywiście bardzo cieszył, bo będę miał szansę zagrać z mocnym zawodnikiem. Wiadomo, od mocnych zawodników uczymy się. No i takiego zawodnika mocnego dostałem. Tomas Laursas z, z miejscowości Kowno na Litwie iM Tominio przedstawił nam się tutaj w języku angielskim trzy normy arcymistrzowskie 2518, także też udzielające lekcje szachowe online, no i tutaj miły widok, zwycięstwa nad takim zawodnikiem z pewnością cieszę. Udało mi się w tej partii, grając białym kolorem, uzyskać 87,9, mój przeciwnik się nie popisał, raczej słaba partia 35% no i to była partia 3 minutowa bez dodatku, jeszcze zerknijmy sobie. na profil tego zawodnika e, rocznik 96 ranking 2518 Elo także bardzo bardzo wysoki poziom arcymistrzowski e, tego arcymistrza chyba jeszcze nie wykupił skoro trzy normy arcymistrzowskie i ranking się zgadza e, a na czeskomie ranking 2800 jak pokonać takiego zawodnika zobaczcie w dalszej części nagrania Cześć z tej strony Maciej Sroczyński ze szkoły szachowej Szachmistrz z Kalisza Witam Cię na moim kanale, mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Jak tylko kliknąłem przycisk graj na czeskomie i pojawił się takie, to pojawiło się takie kojarzenie z zawodnikiem 2827, od razu się zbliżyłem tak podekscytowany do ekranu, zakasałem rękawę, no bo wiadomo, jak grasz z mocniejszym zawodnikiem, z utytułowanym zawodnikiem, to od razu jakoś tak działa zasada bimistrza. No, no i tak samo tutaj się jakoś tak zmobilizowałem, miałem dobrą partię, no a przeciwnik, e, powiedzmy sobie szczerze, nie zagrał najlepszej, nie był w najlepszej dyspozycji tego dnia. No to zobaczmy. Ja rozpocząłem posunięciem D4, C5, coś w stylu takiego gambitu wołżańskiego albo taki nowy, nowoczesny, no oni może tutaj powstać. E, D5 to jest jedyny ruch, który daje, daje przewagę. Przede wszystkim tutaj oddziaływuje to też na pole C6, że po prostu przeciwnik. Nie może zagrać ruchu skoczek, skoczek na C6. Skoczek F6 ze strony przeciwnika. Ja zagrałem skoczek C3. Nie chciałem grać teraz posunięcia C4. Chciałem po prostu sobie zostawić taką ewentualność. To pole C4 mi się po prostu w kolejnej fazie partii przyda. Patrzmy dalej. G6 to ze strony zawodnika z Litwy. Ja buduję mocne centrum poprzez E4. D6 oczywiście nie dopuszcza do tego, żeby. Pionek poszedł do przodu, czyli, żeby było posunięcie E5. Ja z kolei gram posunięcie profilaktyczne H3. Czasami w tych układach goniec idzie na G4, albo skoczek idzie na G4, odbijając się na pole E5. Dlatego to H3 po prostu się najzwyczajniej w świecie przydaje. Goniec G7 ze strony Tominio. Ja gram skoczek F3. Obie strony dążą do krótkiej roszady. Także krótka po stronie czarnego koloru. Goniec E2. Tak zagrałem w partii. Baza podaje, że. Całkiem dobrym rozwiązaniem jest też zagranie posunięcia A4, które oczywiście wpływa na to, żeby nie było posunięcia B5 ze strony przeciwnika. I po A4 na przykład plany są takie, że skoczek A6, goniec C4, i bardzo ten często ten skoczek odbija się na pole C7, kontrolując na przykład to pole i kontrolując to pole. Nastąpiło goniec E2 z mojej strony, wieża E8. Oczywiście główna idea to tutaj dojście do ruchu E6. Ja robię rozszadę E6, mój przeciwnik i ja sobie zagrałem posunięcie gonię z F4. Wiedziałem, że raczej przeciwnik nie pójdzie na takie posunięcie jak E5, także można powiedzieć, że mój ruch goniec F4 jest taką prowokacją. Dlaczego tak się dzieje? No bo po gońcu E3, jeżeli zobaczymy, że centrum jest takie zblokowane, to raczej obie strony powinny dążyć tutaj do takiego układu, czyli pionek powinien raczej dążyć do posunięcia F5, a białe powinny jakoś dążyć do posunięcia F4. Kiedy ta wieża jest na polu E8, no to jest to raczej, to dojście do posunięcia F5 jest najzwyczajniej w świecie utrudnione. Także goniec F4, prowokacja. Zawodnik z Litwy to zbił. Ja to oczywiście odbijam pionkiem A6. Absolutnie nie mogę tutaj dopuścić do takiego układu, że pionki staną koło siebie. Także profilaktycznie A4 jest to niezbędne. Goniec F5. Bardziej spodziewałem się jakiegoś takiego ruchu podczas partii typu skoczek E4. Wydaje mi się, że jednak przeciwnik ma taką bardziej ciasną pozycję i na przykład po wymianie, po wymianie, no. Ta pozycja, jakby to powiedzieć, robi się luźniejsza. Przy czym ja mogę teraz troszkę tu przeciwnika pogonić i wykorzystać przewagę w rozwoju. Na przykład, bardzo dobre posunięcie to jest goniec na G5. Jeżeli Hetman B6, to przeganiam wieża. Jeżeli wieża E8, to ja się kompletnie nie boję tego tutaj uderzenia na B2. Z tego względu, że słaba ostatnia linia. Zobaczcie, mam takie posunięcie jak wieża E1. Jeżeli teraz przeciwnik to zbije, to ja to zbiję, no to po Hetman na B2, no. Nie chciałbym by tutaj być w skórze czarnego koloru Hetman E8, jakieś tam groźby matowe typu goniec H6 za chwilę, albo po prostu zwyczajne zbicie gońca na polu C8. W partii poszło właśnie goniec F5, i teraz właśnie widzicie tą ideę, dlaczego mi to puste pole C4 się przydaje. Ponieważ mam takie zwycz, zwykłe przerzucenie schoczka, i z, jeżeli dołożyłem do tego jeszcze gońca na polu F4, no to ten punkt naprawdę robi się newralgiczny. To pole D6, będę cały czas atakował dziwne posunięcie H5. Nie za bardzo wiem po co. Raczej G4 w partii nie chciałem grać, chociaż jak pokazały późniejsze ruchy Stockfisha, to G4 był całkiem niezły, może nie w tej pozycji. Pozycji. Skoczek C4 atakuje pionka, on tego pionka obronił, i ja sobie zagrałem zwykłe posunięcie goniec na F3 wzmacniające pozycje, Za chwilę, może jakieś wieżo na E1 będę tutaj próbował. Niezłym rozwiązaniem było goniec G5. I teraz zobaczcie: Problemy przeciwnika na przykład byłyby po ruchu skoczek z B na D7. Tego bym nie znalazł w partii, to myślę, że tutaj się przyznaję do tego. G4 przez myśl by, by nie przeszło, że po G4, po HG4, HG4 na przykład goniec e4, no i ten goniec w tej sytuacji byłby po prostu ugotowany. Także ciekawa idea g4, a h5, jak widzimy, w ogóle nie zapobiega tej, tej groźbie. E, także ta pozycja się za bardzo przeciwnikowi nie klei. E, ja zagrałem coś spokojniejszego, czyli goniec na f3. E, w partii hetman na c7, e, hetman d2. Jeżeli nie wiesz, co robić, po prostu rozwijaj figurę. E, tutaj Stockfish mi cały czas podpowiadał, żeby jednak g4. I wariant wygląda tak. Bicie, bicie, goniec na e4, bicie, bicie. Wieża A1, znowu próbujemy wykorzystać brak rozwoju przeciwnika po skoczku F6, jest G5. Po zbiciu, po zbiciu skoczek H7 i ponownie bardzo mocne posunięcie Hetman E8 by było. E, czyli Hetman tutaj oddziaływuje na króla, chce zamatować, a jednocześnie ma, ma przeciwnik ugotowane 8 punktów. Zobaczcie, że skoczek nie ma ruchu. Jak się skoczek ruszy, no to po prostu st zostanie stracona wieża w narożniku. E, także tak, tak można właśnie działać, kiedy jest brak e, rozwoju po stronie przeciwnika. E, skoczek z B na D7, wieża z F na E1. Skoczek B6, jeżeli jest ciasno, wymieniaj figurę. Także tak postępuje tutaj przyszły arcymistrz Laursas. Ja oczywiście działam w drugą stronę. Jeżeli przeciwnik ma ciasno, to ja tych figur nie wymieniam. Także skoczek E3 wydawał mi się bardzo dobrą ideą, tym bardziej, że za chwilę mam też posunięcie A5 i ten skoczek ponownie wróci na siódmą linię. Goniec E4, chcesz wymienić figurę? Poczekaj, ale nie tym razem. Ja sobie zagram posunięcie A5. E, oczywiście tych, tej figury wymienić nie może, no bo ja zrobię wtrącenie i jak widzimy, po Hetman B6, po GB F3, białe zostają z jedną lekką figurą więcej. Także po A5 zmusiłem przeciwnika do tego, żeby po prostu poszedł na niższe pole. Dalej, goniec E2, ponownie nie wymieniam. H4, no niby dobrze, bo jakoś tam przed G4, ale ten pionek staje się dramatycznie słaby. Ponownie skoczek C4 i to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia psychologicznego, że ja wiem, że idę skoczkiem na C4 i gońcem idę na F4 po to, żeby tu bić. Ja wiem, że chcę to zbić, no to teraz zobaczcie. Mój przeciwnik gra teraz wieża A7. No i tutaj duży, duży błąd z mojej strony, którego to znaczy ze strony bardziej przeciwnika, a moje niedopatrzenie, że po prostu nie wykorzystałem tego. No przecież goniec i skoczek może to tutaj zbić. Goniec bije D6, także gruba podstawka nawet arcymistrzowie podstawiają. Ale to tak czasami jest, że jeżeli pamiętałem, że ten pionek jest obroniony w tej pozycji, bo czasami się na to nie zwraca uwagę w kolejnych ruchach, że ten pionek przestaje być broniony. E, także e 7 sam z siebie zszedłem z tego ataku na pole G5. E, także tutaj mógłby mógłbym nawet przeciwnik się poddać od razu po ruchu goniec. bije D6. E, no, do tego nie doszło. Gdyby było goniec D6, to wiadomo, że Hetman się cofnie. Ja wziąłbym sobie jakość na czysto. Zagrałem słabszy goniec G5, co oczywiście nie wypuszcza zwycięstwa, ale też go nie przyspiesza. Przeciwnik zagrał w ten sposób. Ja zagrałem goniec G4. No, wiedziałem, że jak na przykład skoczek na G4, to ja mogę sobie zbić wieżę na, na polu E7. Goniec na G7, wydaje się, że czarne są tutaj skonsolidowane. Ale problemem ich jest ten słabiutki goniec na polu E4. No i tak też zagrałem. Zagrałem posunięcie F3. Goniec ma jedyne pole do odejścia, i dzięki temu popsułem przeciwnikowi strukturę pionową. Także bicie, bicie. No i tutaj się wszystko rozsypało. Słabiutki pionek H4 i dwojaki na linii F plus ten słaby pionek, którego wcześniej nie wziąłem. Goniec na F4. Tak było w partii. Mogłem zagrać zwyczajny goniec H4. Nie wiem dlaczego akurat nie wziąłem tego piona z jakichś tam względów. A Stokfisz z kolei podpowiadał, że nie goniec F4, tylko zbić, zbić i zagrać posunięcie Hetman F4. I teraz trzy piony pod atakiem, czyli wisi ponownie pion na D6, wisi pion na F5 i wisi pion też na H4. Po skoczku E5-1 pion zostaje obroniony, ale zostaje. Podbiciem ten pion F5. Z kolei, jeżeli nastąpi skoczek, bije na C4, to ja sobie odbijam na F6 i miałbym też przewagę. Wydaje mi się, że przy tak słabym czasie, bo ja miałem tu około pół minuty więcej w tej pozycji, to myślę, że ten goniec F4 jest też takim ruchem konkretnym. Być może jeszcze bardziej konkretnym byłoby posunięcie goniec H4 i później dopiero naciśnięcie na ten punkt D6. Co dalej w partii? W partii było tak: bicie, 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 i przeciwnik został właśnie z tymi problemami na polu D6. Ponownie, Goniec to wybronił, no to ja teraz na czysto biorę te pionki słabe, czyli Hetman bije H4. Konie 8, super, bardzo mnie to cieszy, że przeciwnik się dołuje. Ja zauważyłem Hetmana na G5 i teraz po posunięciu gonie z G7. Tutaj też no z automatu mógłbym odbić pionka na F5, ale nie chciałem przeciwnikowi uaktywniać figury. Najlepiej na tego gońca właśnie nacisnąć. Najlepszą opcją było skoczek E3, czyli robię po prostu taki manewr. Skoczek E3, skoczek F5 i dalej mogę tutaj cisnąć. Ja zagrałem coś takiego z wolniejszego. Ale jak się okazało, bardzo efekt, efektywnego. Posunięcie H4. Plan jest prosty. Gram H5 i gram H6 i tutaj zawodnik 2800 zostanie za chwilę zdominowany. Poszło skoczek z D na F6. H5, nie wiem, czemu jakoś tak nie schodził król na H8, no jest teoretycznie taka możliwość. Wybrał jakieś takie słabsze posunięcie, Hetman D7 po czym ja po prostu zagrałem H6 i na skoczkach H7, żeby zdobyć tą figurę na linii G, muszę po prostu na tej linii pozostać, także zagrałem Hetman G3, no można powiedzieć, że partia do jednej bramki, Hetman E7 fajne jest to, że też przeciwnik nie ma żadnej kontrgry, nie ma żadnego szacha na E3 nie ma żadnego szacha na polu E1 wziąłem sobie tego tego gońca, przeciwnik odbił, kolejne wzięcie, pionka, w końcu wziąłem na D6 po skoczku F8 Tutaj już wiedziałem, że tam zostało mu z 10 sekund do końca, 15 sekund do końca gry. No i też oczywiście pozycja jest kompletnie wygrana. E, jedynie na co tutaj mógł liczyć, to jakiś e, primów albo coś takiego. Nie wiem, że ja coś podstawię po Hetmana 1, albo że się zagapię. No, Hetman E1 po prostu z najzwyczajniej w świecie podstawia Hetmana i Hetman E1 i zwycięstwo. E, także no czasami się tak zdarza zdominować zawodnika. E, 2827 no, z, no nie, nie zdarza się zbyt często tak jak to mówiłem na wstępie, także bardzo się cieszę z takiego zwycięstwa no i oczywiście to tylko mnie jakoś tam motywuje do dalszej pracy do tego, żeby być po prostu lepszym szachistą. Dajcie znać w komentarzu, kogo Wy najmocniejszego ustrzeliście na Czeskomie. Jestem ciekaw, jakie są Wasze skalpy. Dziękuję za zobaczenie dzisiejszego nagrania. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, do oglądania, do oglądania innych moich nagrań i życzę powodzenia w drodze mistrzostwa. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!